Witajcie! Dziś prosty, jednocześnie bardzo irytujący problem widoczny na polskich drogach, jaki dotyka większość pojazdów Renault, nie tylko widoczną na tym filmie Lagunę. No pojawia się tak zwana dyskoteka, tak jak zresztą widzicie, akurat w naszym przypadku w lewej lampie, w lampie po stronie kierowcy. Wiele aut z tą usterką porusza się na polskich drogach, można to zrobić samodzielnie pod blokiem w nie więcej niż 10 minut, no a taka naprawa drastycznie poprawia widoczność samochodu na drodze, a co za tym idzie również bezpieczeństwo zarówno wasze, jak i innych użytkowników dróg. Jeżeli nie macie w zwyczaju doglądać swoich aut dosyć dokładnie, auto służy wam jako narzędzie do przemieszczania się z punktu A do punktu B, to w jaki sposób można zauważyć tego typu usterkę? No w autach typu Renault Clio oraz Thalia, która to zbudowana jest na podzespołach Cliówki, tego typu usterkę najłatwiej zauważycie poprzez obserwację zestawu wskaźników. Po wciśnięciu pedału hamulca da się, szczególnie nocą, zauważyć żarzenie się kontrolki świateł przeciwmgłowych tylnych. Natomiast w naszej przykładowej Lagunie, tak jak widać na tym filmie, mamy tutaj zegary z tak zwanymi dwoma wyświetlaczami, zegary wyższego poziomu wyposażenia, to jeżeli wasz pojazd jest wyposażony w kontrolę przepalenia żarówek, na wyświetlaczu centralnym pojawi się tajemniczy napis serwis. Jeżeli dodatkowo wasz pojazd wyposażony jest w system syntezy mowy, usłyszycie komunikat w języku angielskim, side lights faulty, które oznacza uszkodzenie jednej z żarówek świateł pozycyjnych. Możecie również usłyszeć right brake light faulty, które oznacza uszkodzenie prawej żarówki świateł hamowania, lub też left brake light faulty, który oznacza uszkodzenie lewej lampy stop, lewej żarówki świateł hamowania. Oczywiście w zależności od ustawionej w zestawie wskaźników opcji językowej, komunikaty te będą wygłaszane w odpowiednim języku. Dla ułatwienia, ponieważ większość z was sprowadza tego typu samochody z zagranicy, posłuchajcie tych samych komunikatów w języku niemieckim. Standlicht, defekt. Bremsleuchte, rechts. Defekt. Bremsleuchte, links. Defekt. Dalej język francuski, ta sama kolejność. Feu de position, défaillant. Feu stop droit, défaillant. Feu stop gauche, défaillant. No dajmy jeszcze włoski, ponieważ to także popularny kraj, z którego importowane są Laguny. Luci di posizione, non funzionanti. Stop destro, non funzionante. Stop sinistro. Non funzionante. Jeżeli dodatkowo posiadacie zestaw wskaźników z tak zwanego okresu przejściowego, który występował również w wersjach poliftowych, lub posiadacie poliftową Lagunę dwójkę, to wyświetlacz centralny uzupełnia nam komunikaty o tekstowy opis usterki, oczywiście w wybranym przez was języku. Komunikaty będą się pojawiały oraz będą wygłaszane, jeżeli oczywiście wcześniej ktoś nie wyłączył funkcji kontroli żarówek, kontroli oświetlenia w module zespolonym wnętrza, ponieważ taka możliwość również istnieje. Handlarze z reguły mają zwyczaj wyłączania tego typu funkcji, tak aby błędy nie drażniły i nie odstraszały ewentualnych kupujących, a problem może nadal występować. Oczywiście wyłączenie tej funkcji nie jest lekarstwem na tego typu usterkę. Weźmy się zatem do roboty. Na początku otwieramy oczywiście klapę bagażnika. Następnie w widocznej tutaj wersji hatchback czeka nas demontaż tylnej lampy. W tym celu odkręcamy widoczny tutaj plastikowy motylek i następnie wyjmujemy lampę. No tutaj niestety niefortunnie ktoś w Polsce zamontował hak holowniczy. Powinno się w tym celu oczywiście przedłużyć przewody prowadzące do haka holowniczego, jeżeli jest taka potrzeba. No tutaj ktoś o to nie zadbał i w tym przypadku mamy problem z wyjęciem lampy, ponieważ przewody są po prostu zbyt krótkie. Tak nie powinno być, u was taka lampa powinna wyjść bez problemu. W każdym razie odłączamy wtyczkę od tak zwanego wkładu z żarówkami oraz demontujemy z lampy sam wkład. Natomiast w wersji kombi mamy nieco ułatwione zadanie, gdyż po zdemontowaniu plastikowej osłony maskującej oraz wyjęciu wygłuszenia, wkład lampy oraz nasze złącze mamy jak na dłoni, bez konieczności demontażu całej lampy. Tuż po wyjęciu wtyczki widzimy, co jest przyczyną naszego problemu. Jak widzicie, zarówno wtyczka od strony instalacji elektrycznej pojazdu, jak i gniazdo umieszczone
na wkładzie lampy posiadają przegrzany oraz stopiony jeden z pinów. Jest to oczywiście pin masowy, no w tym pojeździe nie zostało to zbyt przemyślane, zresztą jak w większości Renówek, po prostu styk masy ma tę samą średnicę oraz tej samej grubości przewody elektryczne, co pozostałe styki żarówek. Masa jest oczywiście wspólna, dochodzi do przegrzania tego styku, po prostu płynie tam zbyt duży prąd. Oczywiście jest to efekt oddziaływania takiego prądu po tak zwanych latach, auto nie jest nowe, jest to rocznik 2002, miało się to prawo wydarzyć. W 100% prawidłowa metoda naprawy tego typu usterki powinna zakładać oczywiście wymianę kostki połączeniowej oraz wkładu lampy na fabrycznie nowe. Problem niestety w tym, że oryginalna lampa wraz z jej wkładem stanowi dosyć duży koszt, a oryginalna kostka połączeniowa jest praktycznie niedostępna. Oczywiście na rynku są dostępne zamienniki, dla przykładu lampy produkuje firma Depo, a kostki lampy dostaniecie bez większych problemów na popularnych serwisach aukcyjnych, natomiast ja osobiście nie polecę Wam w tym przypadku takiego rozwiązania, gdyż lampy Depo znacznie odbiegają jakością od oryginałów, to samo można niestety powiedzieć o dostępnych na rynku kostkach. Osobiście kiedyś wymieniłem taką kostkę, nie przeżyła nawet pół roku. Plastik zastosowany w tych podróbkach jest niestety tragicznej jakości, podobnie jak styki elektryczne. Oczywiście rozpoczniemy sobie od demontażu żarówek z ich płytki, tak aby ich nie przegrzać. Następnie mocujemy sobie płytkę żarówek, na przykład wimadełku, oczywiście bardzo delikatnie, tak aby nam nie popękała. Chodzi o to, abyśmy mieli dwie wolne ręce. Lutownica transformatorowa w dzisiejszych czasach jest przekleństwem każdego elektronika. Praktycznie nikt o zdrowych zmysłach nie stosuje jej do naprawy współczesnych układów elektronicznych, natomiast do naszego zastosowania będzie idealna. Podgrzeję wcześniej stopiony plastik, tak aby móc przywrócić prawidłową pozycję dla pinu masowego na płytce żarówek. Tak jak widzicie, podgrzewam, jednocześnie prostując pin. Zróbcie to starannie i oczywiście delikatnie, nie przesadzajcie zbytnio z grzaniem. Ok, następnie doprowadźmy nasz pin do stanu użyteczności, gdyż jak widzicie jest matowy. Ja osobiście użyję w tym celu papieru ściernego. Ok, wygląda już znacznie lepiej. Odrobina pasty miedzianej nie zaszkodzi, gdyż tak jak widzicie, producent dopuszcza i takie jej zastosowanie. Na pewno poprawi to nasz kontakt elektryczny, który już i tak fabrycznie jest przeciążony. Ta sama operacja czeka nas oczywiście na naszej kostce połączeniowej. Również staramy się przywrócić fabryczny jej stan. Gdy już mamy to za sobą, ponownie uzbrajamy płytkę żarówek, następnie montujemy całość w odwrotnej kolejności. Ok, przetestujmy zatem efekty naszej pracy. Jak widać, miód malina. Wszystko działa jak w nowym samochodzie. Koszt operacji 0 zł, no może poza smarem miedzianym, odrobiną papieru ściernego oraz 10 minutami czasu. Dopełnieniem naszej naprawy będzie oczywiście skasowanie usterek z modułu elektronicznego kabiny. Oczywiście standardowo przepraszam Was za jakość zrzutu ekranowego. No niestety mój laptop, którego używam w celach diagnostycznych, to naprawdę archaiczny sprzęt, jeszcze na Windowsie XP. Dysponuje on rozdzielczością 1280x800 pikseli, tak więc ten obraz będziecie mieli nieco rozciągnięty, ale ma to także swoje plusy, gdyż to wszystko będzie po prostu większe i mam nadzieję, że dla Was czytelniejsze. Także nie jest to 4K. Jeżeli tego nie skasujecie, nie macie komputera z interfejsem diagnostycznym, to oczywiście nic złego się nie stanie, aczkolwiek będzie to taka wisienka na torcie. No Laguna 2, pomimo tego, że była projektowana jeszcze w latach 90., trafiła do produkcji w roku 2001, to już miała na tyle rozwiniętą elektronikę, że jest w stanie pamiętać nawet każdą przepaloną żarówkę. Oczywiście przechodzimy sobie do modułu kabiny, zakładka usterek. No i widzimy tutaj dwa błędy, obwód światła stop lewy oraz obwód świateł pozycyjnych. Mrugają nam się na żółto, tak więc są historyczne, wszak nasza usterka została już usunięta. No ten jeden ostatni błąd jest związany z fizyczną nieobecnością silnika wycieraczki szyby tylnej w tym samochodzie. Naprawa tego ustrojstwa, a raczej jego powtórne zamontowanie, to będzie moje kolejne zadanie w tym samochodzie. Tak więc kasujemy defekty i tak jak widzicie, już nie powróciły. To był oczywiście Renault Canclip. Jeśli zaś chodzi o program DDT 2000, to oczywiście po wybraniu modułu kabiny przechodzimy sobie
do zakładki poruchy systemowe, jak to się ładnie nazywa. No i widzicie tutaj pierwszy błąd, chyba nawestia stop w lewo, co oznacza nasz błąd lewego światła stop oraz niżej porucha świateł, co oznacza błąd świateł pozycyjnych ogólny. Lewa kolumna oznacza oczywiście błędy aktualne, prawa błędy historyczne. Aby wykasować nasze usterki, klikamy przycisk wymaż UCH i po chwili nasze usterki już nie występują. Widzicie, mamy tutaj pusto. No i to już koniec naszej naprawy. Ja jak zwykle bardzo dziękuję Wam za obejrzenie. Mam nadzieję, że film pomoże Wam w usunięciu tego typu usterki. Zapraszam oczywiście także na kanał Laguna Fana, jeżeli chcecie wiedzieć nieco więcej o Renault. Dziękuję również serdecznie dwóm osobom wspierającym mój kanał na Patronite. Na ekranie widzicie ich niki. Jest to świetny gest z Waszej strony. Serdeczne dzięki. No i cóż, widzimy się niebawem. Trzymajcie się, cześć.